Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne bliźnięta. Zapraszam Państwa na lutową prognozę z kart Tarota odnośnie miłości. Pierwsza część filmu będzie jak zwykle odnosić się do związków par, związków małżeńskich, partnerskich. Druga część filmu będzie dotyczyła osób samotnych, tak zwanych singli. Dobrze. Karty jak zwykle mam już potasowane, żeby nie zabierać czasu. Teraz ja tylko przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych bliźniąt. Tych, które są w jakiejś relacji. Długo nie było mnie na kanale. Jest to związane z moją przeprowadzką do innego miasta. Chciałabym Państwu też powiedzieć, żebyście na razie nie wysyłali do mnie e-maili z prośbą o prywatne czytanie, ponieważ na pewno do końca lutego takich czytań nie będzie. Ja muszę po prostu pozałatwiać swoje wszystkie prywatne sprawy tutaj związane z nowym mieszkaniem. Zbliżają się też ferie, być może gdzieś z dziećmi pojadę na jakiś tydzień odpocząć, więc mówię, na pewno do końca lutego nie będzie czytań prywatnych. Dziękuję Wam za maile, za to, że piszecie, ale no niestety, przepraszam Was, muszę najpierw zrobić porządek tutaj w swoim życiu. A nie wyrabiałabym czasowo, żeby robić dla Was te czytania. Później byście mówili, kiedy będzie film, takie ponaglanie, popędzanie. No, od razu mówię, że nie wyrobię się w lutym odnośnie czytań prywatnych, więc bardzo proszę, uszanujcie to. A od marca prawdopodobnie wszystko będzie tak jak dawniej, ale w tym momencie na chwilę muszę po prostu dać sobie odetchnąć, bo brakuje mi doby, dosłownie. Dobrze, kochane bliźnięta, co Wy myślicie o swoim partnerze? Szóstka kielichów. Co Wasz partner myśli o Was? Ósemka kielichów. Co czujecie do swojego partnera? Cztery kielichy. Co Wasz partner czuje do Was? Świat. Jakie są Wasze zamiary w stosunku do Waszego partnera? Król Buław. A jakie są zamiary Waszego partnera w stosunku do Was? Z Buław. Czyli widzę, że tutaj więcej jest takiego romansowania niż kochania. Takie pomieszanie z poplątaniem. No dobrze. Ale chociaż macie kielichy, bo koziorożec przed chwilą miał chyba jednego w tyle. Jak traktujecie swojego partnera? Trzy kielichy. Jak Wasz partner traktuje Was? Królowa Buław. Co jest między Wami? Co Was łączy bądź dzieli? Co lub kto? Dziewięć denarów. I najbliższe dni, co przyniosą? Koło fortuny, czyli coś ruszy do przodu, jakieś zmiany mogą być. Nieprzewidywane. Piątka kielichów. I koniec miesiąca. Rycerz Buław. W tle czytania mamy kartę Asa Mieczy.
Karta odcięcia się, zerwania. Patrząc na te karty, pierwsze co mi się rzuca na myśl, to jest taki związek czysto taki na podłożu erotyczno-seksualnym. Jesteście ze sobą, bo wam jest ze sobą dobrze na takiej zasadzie. Pamiętajcie, kochani, że jest to czytanie ogólne, nie dla każdego z was, nie dla każdej relacji. I weźcie z tego czytania tylko to, co z wami rezonuje. Sprawdźcie swoje jeszcze z takiej ascendentalnej. Ja tam w opisie filmu dałam wam linka, gdzie bardzo fajnie można sobie obliczyć swój znak ascendentalny i może z tych dwóch znaków coś, jakieś informacje dla siebie dobierzecie. Pamiętacie też, że zawsze lewa strona dotyczy waszej energii, prawa partnera, ale może się tak zdarzyć, że jednak ta strona będzie bardziej z wami rezonować, będzie bardziej odpowiadać waszej tutaj sytuacji życiowej, więc już dobierzcie karty tak pod siebie, żeby wam tutaj pasowało i jak najbardziej rozjaśniło wizję tego czytania. Dobrze, moi kochani, co myślicie na temat swojego partnera? Mamy tu kartę sześciu kielichów, która mówi, że traktujecie go bardzo jako przyjaciela, ale tylko to i nic więcej. Lubicie z nim przebywać, lubicie być w jego towarzystwie, lubicie się z nim spotykać. Dobrze się dogadujecie, ale to jest tylko przyjaźń, nic więcej. Nie jesteście gotowi, aby zadeklarować tutaj jakiekolwiek uczucia w stosunku do waszego partnera. Po prostu taki fajny kumpel, do którego można zawsze, lub kumpela, tak, do którego zawsze można zadzwonić. Ewentualnie tylko taka osoba do towarzystwa, z którą można się zabawić, miło spędzić czas i nic więcej, bez żadnych zobowiązań, tak? Możecie się wyżalić tej osobie, powierzyć jej swoje najskrytsze tutaj jakieś tajemnice, zawsze możecie na nią liczyć, jest w stosunku do was być może lojalna. Macie do niej pełne zaufanie, dobrze wam z tą osobą, ale nie planujecie nic więcej, tylko od czasu do czasu spotkać się, pobawić, poromansować i nic więcej. Co czujecie do swojego partnera? I znowu mamy kielichy, tym razem cztery. Cztery kielichy mówią nam o tym, że tak naprawdę sami nie wiecie, czego chcecie, kochani. To jest takie rozmyślanie troszeczkę, analizowanie, czy dobrze postępuję, czy nie wykorzystałem jakiejś dobrej szansy. Takie zastanawianie się nad tym, co by było, gdyby było. Takie troszeczkę też rozleniwienie. Jesteśmy zapatrzeni tylko praktycznie w jeden punkt i nie widzimy, co się dzieje dookoła, tak? Więc tutaj wasze serce samo nie wie, czego chce. Takie ma mieszane uczucia, jeszcze nie zweryfikowane dokładnie, więc tak naprawdę, no, być może coś może byście poczuli do tej osoby, do tego partnera, bo bardzo dobrze się z nią dogadujecie lub z nim, bardzo fajnie się bawicie, miło spędzacie czas, bardzo wam odpowiada wasze towarzystwo, zawsze naprawdę zrelaksujecie się przy tej osobie. Ale to nie jest jeszcze to. Nie ma tych motyli w brzuchu, nie ma takiego zauroczenia, takiego pożądania, które naprawdę by was zdzieliło porządnie po serduchu i żebyście poczuli faktycznie, że to jest to. Jakie są wasze zachowania, zamiary w stosunku do waszego partnera? Mamy tutaj króla buław. No, nie dacie się, kochani, usiedlić. Uważacie, że to jest tylko romans i nic ponadto. Król buław, jest to relacja na waszych zasadach, tak? Czyli wy tutaj dyktujecie warunki, wy tutaj ustalacie co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego. I tak naprawdę lubicie, jak partner wam pochlebia, obsypuje was upominkami, komplementami. Jest na tak zwane wasze zawołanie, jest jak wierny pies, który tutaj leży u jego stóp. I wy tego oczekujecie od partnera. Chcecie być takim pępkiem świata, chcecie być tylko jedynym światem dla niego. I to jest właśnie troszeczkę taki egoizm, tak? Ale no taki jest król buław. On po prostu, dopóki partnerka lub partner spełnią każdą jego zachciankę, wszystko robią po jego myśli, to jest super. Jeżeli tylko coś zacznie się psuć,
on automatycznie ewakuuje się ze związku i szuka sobie zamiennika, tak? Więc król buław, dodam jeszcze, że to jest taki no, stary wyga, wyjadacz, doskonały Casanova, więc tutaj bardziej chodzi mu takie o igraszki cielesne, o typowy romans, zabawienie się, niż stworzenie jakiegoś konkretnego związku. No, dla niego to jest taka troszeczkę kula u nogi, tak? Więc on cały czas chce zabawiać się, chce być wolny, nie chce mieć tej przysłowiowej obroży na szyi, nie lubi być pod kontrolą, to on raczej woli kontrolować, chce być niezależny i na pewno nie da Wam się tutaj, tak jak powiedziałam na początku, usiedlić. Więc takie są Wasze zamiary, bądź Waszego partnera, tak? To w zależności, jak tutaj te strony sobie dobierzecie pod Waszą sytuację w związku. Dobrze, teraz co myśli o Was Wasz partner? Mamy ósemkę kielichów. Partner jak najbardziej myśli o tym, żeby od Was odejść, żebyście się na chwilę odseparowali od siebie, żebyście może odetchnęli od siebie, odpoczęli. Być może wrócicie za jakiś czas do siebie, ponieważ ósemka kielichów mówi o tym, jest to taka karta odejścia bez palenia mostów i zamykania drzwi za sobą, tak? Zostawiamy sobie takie wyjście ewakuacyjne, takie sekretne wejście, w razie czego byśmy chcieli wrócić, tak? Więc zostawiamy wszystko tak, jak jest i na chwilę idziemy przed siebie poszukać jakiegoś sensu, jakiegoś odpoczynku od tych wszystkich emocji. Musimy się zregenerować, zdecydować, co tak naprawdę w życiu chcemy robić, z kim chcemy być, tak? Taka pauza, taki reset. Więc na chwilę może być tak, że Wasz partner po prostu będzie myślał o tym, żeby sobie na razie z Wami dać spokój, przeczekać może, zobaczyć, czy będzie okazja, żeby poznać kogoś nowego, może sprawdzić swoje uczucia, czy faktycznie jak troszeczkę odpoczniecie od siebie, będzie między Wami jakaś rozłąka, to może zatęsknicie za sobą i wtedy te uczucia bardziej tutaj się jakoś wznowią, umocnią. Więc to on myśli o tym, lub bądź ona, żeby na chwilę się ewakuować z tego związku. A co ma w sercu? W sercu ma świat. Bardzo pozytywną, kolorową kartę. Świat jest to chęć rozpoczęcia lub poszukiwania czegoś od nowa. Czyli tak jakby ten związek, w którym teraz tkwi Wasz partner z Wami, nie satysfakcjonował go. Jemu może faktycznie jest dobrze na Waszych zasadach, ale czegoś tutaj brakuje i on chce, bądź ona, szukać czegoś nowego, tak? Świat jest to otwieranie się na nowy, lepszy okres w życiu. Chcemy poszukać czegoś nowego, czegoś właśnie, może tych motyli w brzuchu, tak? Tego wow, tej osoby, która już naprawdę będzie na zawsze w naszym sercu, tej nowej miłości, nowego początku, nowego zauroczenia, nie tylko pożądania i takiej sfery czysto fizyczno-erotycznej, tylko po prostu czegoś więcej, tak? Więc tutaj będzie w jego serduszku świat, bądź jej. Teraz sobie, kochani, zapalę tylko świeczkę, bo mi tutaj świeczuszka zgasła. No dobrze, świeczka już zmieniona. Na czym to stanęliśmy? Stanęliśmy na sercu, teraz zamiary Waszego partnera w stosunku do Was. I mamy tutaj kartę Asa Buław, która mówi nam, że Wasz partner uważa Was za niezwykle atrakcyjną osobę, bardzo mu się podobacie, wręcz no, żywi wielkie pożądanie do Was i chciałby tutaj no, jakiś nowy początek z Wami, że tak powiem, zainicjować. Jakieś nowe, lepsze życie, ale być może już nie na zasadzie tylko romansu, tylko chciałby czegoś więcej, tak? Bo uważa Was za atrakcyjną osobę i bardzo mu się podobacie, jest mu z Wami bardzo dobrze. Ale tutaj jakieś zmiany, coś nowego. I zobaczcie, tak jak patrzymy na te wszystkie trzy karty, to tak jakby Wasz partner faktycznie chciał odejść od tego, co łez mu przysparza dużo, tak? Smutku. Myśli o tym, żeby po prostu opuścić ten być może stan Waszego takiego związku, tak? Niekoniecznie fizycznie odejść, chociaż raczej mi się wydaje, że on tutaj poważnie, bądź ona myśli, żeby po prostu odejść, albo na chwilę, tak? Takie
zostawienie tej sytuacji, żeby potoczyła się swoim dalszym torem i zobaczymy wtedy, co z tego tutaj wyniknie, tak? I zacząć coś zupełnie nowego, bo coś już dobiegło do końca, tak? Jakiś etap w jego życiu, on uważa, że jakiś etap w jego życiu już dobiegł końca, czas go zamknąć i teraz czas na kolejny etap, tak? I wasz partner bardzo by chciał zacząć coś już nowego, bo to, co do tej pory się działo, to już go nie satysfakcjonuje, tak? On już po prostu tamten etap zakończył i teraz po prostu chce wejść w nowe, w lepsze. Być może po prostu nie interesują już go romanse, tylko chciałby poważnie myśleć dalej o swojej przyszłości i być z kimś już na dobre i na złe, tak jak powiedziałam, tak? Więc tu jest ewidentnie, on chce jakichś zmian, bądź ona, nowego początku i to, co było do tej pory, chce zostawić. Tą sytuację, która była do tej pory, chce zostawić. I teraz tak, jak wy traktujecie swojego partnera? I mamy tutaj trójkę kielichów, która mówi, że bardzo lubicie być w towarzystwie tej osoby, lubicie się z nią spotykać, pokazywać razem, zabawić, miło spędzić czas, ale to może być też karta mówiąca, że traktujecie tą osobę jako trzecią w związku, więc dla niektórych bliźniąt, które są w związku małżeńskim, może to oznaczać, że ta partnerka w tym rozkładzie, o której wy myślicie, jest waszą kochanką, tak? Lub partner jakiś kochankiem. Więc może być taka sytuacja, że bliźnięta, które słuchają tego filmu, oprócz tego, że są w związku małżeńskim, czyli mają męża bądź żonę, bądź partnera, bądź narzeczonego, narzeczoną, tak? Oprócz tego wiedzą, że jest ktoś trzeci w związku i ten rozkład może dotyczyć właśnie tej trzeciej osoby w związku, tak? I ta osoba może nie chce już być tą trzecią osobą w związku i myśli o czymś nowym, żeby zakończyć ten etap seksualny. Ewentualnie może wam powie, albo zerwiesz z żoną, z mężem, z chłopakiem, tak? I będziesz ze mną, albo na dobre się rozstajemy, tak? Więc taka tam może być historia, ale mimo wszystko wy bardzo lubicie spędzać z tą osobą czas, bardzo dobrze się dogadujecie, bardzo miło i sympatycznie zawsze jest w waszym towarzystwie, tak? Lubicie ze sobą przebywać i bawić się, pokazywać gdzieś na mieście razem, tak? I teraz tak, jak wasz partner traktuje was? No i tutaj teraz dziwna jest sytuacja, bo wychodzi mi tutaj królowa buław. A królowa buław to jest nic innego jak kandydatka na kochankę i tylko romans. Więc to może być taka sytuacja, że wy tutaj chcecie tego romansu i wasz partner tak naprawdę też był zadowolony tylko z tego romansu, ale tak po prostu chce poszukać kogoś nowego, tak? Już tego docelowego partnera. Bo wy jesteście dla niego tylko kandydatem bądź kandydatką na kochankę lub bądź kochanka, tak? Więc tylko tutaj seks wchodzi w grę, ewentualnie mówię jakieś wspólne wyjazdy, zabawienie się. I co między wami jest? Co was łączy? No, mamy tutaj dziewiątka denarów. Dziewiątka denarów to jest, zobaczcie, obfitość, tak? Bardzo dużo pieniędzy, majątek. Ten pan ma tutaj wielki kosz zebrany winogron, te plony bardzo mu obrodziły, czyli taka obfitość, można powiedzieć. Dziewiątka denarów. Łączą was pieniądze lub majątek, tak? Może być też tak, że jesteście z tą osobą, bo czujecie, że warto, bo jest to dobry kandydat bądź kandydatka, taka dobra partia na wydaniu, kawaler bądź panna. Bardzo dobrze sytuowany, bardzo majętny, więc któremuś z was, której ze stron, bardzo opłaca się utrzymywać tą znajomość, ponieważ może chodzić o pieniądze i to niemałe pieniądze. Której z was może mieć bardzo dobrze płatną pracę, firmę, dom, jakieś grunty, tak? No, bardzo pokaźny majątek. I dla którejś z was, którejś z tych stron jest to bardzo opłacalne. Dlatego wy się tak tutaj kurczowo trzymacie siebie i nie ma takiego definitywnego rozstania, tak? Dobrze jest wam ze sobą, jak się spotykacie, dobrze jest wam ze sobą w łóżku, dobrze jest wam ze sobą na wszelakich wyjazdach, spotkaniach towarzyskich i jest to
opłacalne dla którejś ze stron, któraś tutaj z tych stron, albo wykochane bliźnięta, albo wasz partner, ma na tyle dużo gotówki, ma pokaźny majątek, który kusi i który trzyma po prostu was tutaj jeszcze w jedności, tak? No komuś się tu opłaca być, albo wam z partnerem, albo partnerowi z wami, bo chodzi tutaj ewidentnie o dobra materialne i po prostu pod tym względem jesteście wy albo wasz partner atrakcyjnym kąskiem. I teraz tak, co pokaże najbliższa przyszłość? Mamy tutaj koło fortuny, czyli jakiś ruch, jakieś zmiany nagłe, coś się zacznie dziać, jakieś zmiany i to takie zmiany nieplanowane. Coś tutaj się wydarzy, zaraz dopowiemy sobie co. Karta koła fortuny mówi też o zmiennościach losu, tak jak powiedziałam, ale jest to karta mówiąca o tym, że któryś z was bardzo, bardzo lubi podrywać, lubi sobie jeszcze hasać, lubi sprawdzać siebie, czy jeszcze jestem dobrym kochankiem, dobrą kochanką, czy jeszcze jestem dobrym zdobywcą. Więc tutaj ktoś będzie tutaj z was chciał sobie troszeczkę no, pofolgować, pohasać, jak ja to mówię, posprawdzać siebie. I mogą nadejść zmiany. I teraz tak, ponieważ mamy dalej piątkę kielichów, coś tutaj się wydarzy, co was tutaj troszeczkę zasmuci. Będziecie zniespaczeni, będziecie jacyś tacy rozżaleni, będziecie czuli dyskomfort psychiczny i no może być tak, że albo pojawi się niespodziewanie tutaj jakiś rycerz buław, mężczyzna około 40 z trygonu ognia, baran, lew lub strzelec. Ewentualnie szykuje wam się jakiś wyjazd, no zaraz to wszystko dopowiem, tak? Ewentualnie po prostu będzie chwilowe rozstanie, tak jak tutaj było mówione, że wasz partner chce tego rozstania i po prostu on się od was wyprowadzi, wyjedzie od was, tak? I no dlatego będzie ten taki smutek, to takie rozżalenie. Tak to tutaj widzę, moi kochani. W tyle mamy kartę Asa Mieczy, która mówi o rozstaniu, tak? Chcemy rozłąki, chcemy odcięcia od tej osoby, chcemy zerwać, chcemy się odseparować, więc być może tutaj chodzi o to, że z żalem, ale podejmiecie decyzję, że jednak kończycie ten związek, kończycie tę relację. No będzie wam smutno, tak, ale no, taka decyzja będzie tutaj podjęta. Ewentualnie uświadomicie partnera, że chcecie tylko po prostu luźnego związku na zasadzie spotykania się od czasu do czasu, takich wizyt, odwiedzin, gdzie rycerz była wpada, wypada, zrobi co trzeba, zdobędzie i pojedzie dalej w świat. No tutaj, kochane bliźnięta, już musicie same zadecydować, co dalej z tym zrobić, ale tak tutaj się klaruje miesiąc luty. Romans, zabawa jak najbardziej, atrakcyjność seksualna, bardzo się będziecie sobie podobać, ale nie ma tutaj jakiejś deklaracji odnośnie czegoś poważniejszego, jakiegoś konkretnego związku, jakichś uczuć. Tak jak mówię, wasz partner albo wy, tak, myślicie po prostu o odejściu, bo was już ta sytuacja męczy. Teraz sobie dopowiemy, kochani, jeszcze kilka kart. O co tu chodzi z tym kołem fortuny? Co tu się wydarzy, że to koło fortuny ruszy? Król buław. To będzie wasza decyzja, moi kochani. To będzie wasza decyzja, czyli wy podejmiecie jakąś decyzję odnośnie może właśnie no, tego, że albo będzie tak, jak wy chcecie, albo do widzenia, tak? Więc no, będzie to związane właśnie z jakimś smutkiem, rozżaleniem. Kto to jest ten rycerz buław? Mamy tutaj czwórkę buław. Proszę Państwa, czwórka buław jest to karta szczęścia rodzinnego. Jest to karta domu, małżeństwa, narzeczeństwa, karta radości, zaprosin na jakąś uroczystość.
Być może, że na koniec miesiąca zostaniecie tutaj zaproszeni na jakąś uroczystość, bo rycerz buław jest to też taki posłaniec dobrych wiadomości, tak? Więc może tutaj jakieś dobre wiadomości odnośnie właśnie jakiejś tutaj uroczystości rodzinnej będą. Albo no, wyjedziecie znowu gdzieś i zabawicie się, tak? Też tak może być. Pięć kielichów. Król kielichów. Czyli chodzi ewidentnie tutaj o uczucia, chodzi tutaj o jakiegoś mężczyznę z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby po 45 roku życia. I moi kochani, ja teraz tak to widzę, że być może coś się tutaj zmieni i zerwiecie z tym swoim partnerem, poznacie kogoś nowego i z tym nowym zaczniecie romansować po prostu, tak? Zaczniecie po prostu no, jakąś tutaj relację poważną, bo czwórka głów mówi też o takim stałym związku, więc być może tutaj się ktoś pojawi, no, zaleczyć te Wasze smutki i może się tutaj pojawić właśnie jakaś szansa na coś trwałego. Bo rycerz buław to jest właśnie romans, ale to też jest bardziej tutaj, za dużo tych buław tutaj jest. To jest raczej takie chwilowe, takie, taka fascynacja erotyczna, bardziej bym powiedziała, niż coś poważniejszego. Jeszcze dopowiem sobie tego króla tutaj, ale... Piątka była, jakiś konkurent może był i wy tutaj coś wybierzecie, też tak może być, może tutaj dwóch królów konkurowało, jakiś z przeszłości i jakiś się pojawi w przyszłości waszej i coś tutaj, no, będziecie, że tak powiem, no, mieli dyskomfort, tak głupio trochę wyjdzie, głupia jakaś sytuacja może wyjść. Nie to, że ty typowy jakiś smutek, tam rozżalenie, wspominanie przeszłości, ale po prostu głupio wam będzie w tej sytuacji, że dwóch facetów się o was bije, być może też tak może być. Mamy tu ewidentnie dwóch panów, którzy walczą o kobietę, tym bardziej, że nie widzę tutaj w ogóle waszej energii, tak? Wasza energia jest to, są to energia mieczy, a tutaj są buławy. Czyli tak, albo baran, lew lub strzelec, albo skorpion, rak lub ryby, tak? Dwóch panów i to mniej więcej w tym samym wieku, po 45 roku życia. Około 45, po 45 roku życia. Jeden jest z przeszłości waszej, czyli no jakiś stary, dobry znajomy, a tutaj pojawi się ktoś nowy i będzie dylemat, będzie konkurencja, ale ja widzę, że z tym nowym wy tutaj macie szansę stworzyć stały, taki stabilny związek, bardzo udany, bardzo radosny, ponieważ no, tutaj coś nowego się dzieje, tak? W sercu tego waszego partnera, więc on może tutaj... Może będziecie się zastanawiać, czy ten były, czy ten obecny, tak? Kogo nowego poznacie. No sami już musicie tutaj się zastanowić, na pewno wiecie, o co chodzi. Ja jeszcze może dopowiem tą kartę dziewiątkę denarów. No to ewidentnie wygodniej jest wam albo waszemu partnerowi z wami być ze względu na dobra materialne. Tak jakbyście byli utrzymankiem bądź utrzymywali kogoś. Tak, tak. To jest takie, no... No gwiazda jest to karta takich spełnionych życzeń, spełnionych zachcianek, więc być może tutaj obsypujecie kogoś prezentami, spełniacie każdą zachciankę jegoś, albo wasz partner tutaj tak robi, dlatego wam się opłaca z nim być, bądź jemu z wami. Dobrze, kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o związki i relacje. Życzę wam wspaniałego miesiąca, udanych walentynek, żebyście się kochali, szanowali, miłowali, żebyście byli przeszczęśliwi. To jest najważniejsze, nie dali się wykorzystywać i oszukiwać. Teraz zobaczymy dla osób samotnych, tylko jeszcze będę musiała zapalić świeczkę, bo oczywiście mi zgasły. Więc zapraszam teraz wszystkie bliźnięta, samotne, tak zwane single,
Już patrzymy, jak ten miesiąc luty dla nas. Miesiąc luty dla samotnych bliźniąt. Co odchodzi do przeszłości? Koło fortuny. I obecna sytuacja, czego możecie się spodziewać w miesiącu lutym? Sprawiedliwość. I najbliższa przyszłość. Cztery denary. W tle mamy rycerza mieczy. I teraz jeszcze wybierzemy sobie aniołka. Aniołek wsparcie miłosne. Wyrażaj swoją miłość. O, proszę bardzo. Jakoś tutaj muszę to ułożyć, żebyście ładnie widzieli. Więc tak, jakie zmiany zaszły w Waszym życiu, kochani? Coś tutaj się wydarzyło nieoczekiwanego. Coś ruszyło do przodu. Ponieważ jesteście w trakcie rozliczania swojej przeszłości, więc być może jesteście po jakimś rozstaniu, być może jesteście po rozwodzie, po separacji, ewentualnie jesteście po ślubie, ale bardzo bardziej tutaj widzę, że zamknęliście jakiś rozdział w swoim życiu i teraz są zmiany. Teraz robicie porządki, rozliczacie się z przeszłością, jesteście po jakichś, mówię, rozliczeniach, rozstaniach, po zamykaniu wszystkiego, po wyjaśnianiu sobie wszystkich spraw. I co dalej? No co dalej? Mamy czwórkę denarów. Czwórka denarów mówi nam, że troszeczkę boicie się odkryć. Troszeczkę jesteście zamknięci przed światem. Teraz za bardzo nie chcecie eksperymentować. Chcecie pobyć chwilę sami ze sobą, porozmyślać, przeanalizować. Widzę, że tutaj no, martwiliście się o pieniądze, być może było jakieś rozliczenie związku, rozliczenia finansowe i boicie się, żeby Was ktoś tutaj nie oszukał, nie okradł, żeby nie zabrał Wam pieniędzy. Jeżeli chodzi o uczucia, to na razie jesteście zamknięci na wszelakie tutaj jakieś propozycje, nawet nie macie tego w głowie, więc w miesiącu lutym raczej tutaj będziecie się koncentrować na uporządkowaniu swojego życia, po zamykaniu ewidentnie starych etapów i, że tak powiem, no, rozliczeniu takim finansowym, majątkowym. Ale mogę Wam powiedzieć, że już takie chłodne, ponure dni, taka oziębłość, że tak powiem, w sytuacji Waszej tutaj, jeżeli chodzi o uczucia, pomału przechodzi do przeszłości, ponieważ widzę, że tutaj już zmierza u Was piękna wiosna, więc jeżeli tylko uporządkujecie tutaj swoje jakieś wszystkie sprawy, czy to materialne, czy tak jak mówię, z byłymi partnerami, jest nadzieja, że w niedługim czasie pojawi się jakaś osoba, która skradnie Wasze serce. W tle czytania mamy kartę rycerza mieczy. Czyli może być troszeczkę nerwowo, mogą być jakieś sytuacje prawne, tak jak mówiłam tutaj, jakieś sądowe, być może będziecie musieli się poradzić prawnika, być może będzie chodziło o podział majątku, rozliczenia jakieś. Co więcej, te sprawy pomału zaczną się wyjaśniać, pozytywnie sobie pozałatwiacie. Wszystko tak jakby przejdzie do przeszłości, skończą się jakieś awantury, jakieś potyczki słowne, tłumaczenie się, wykrzykiwanie sobie
jakiejś prawdy, tak. Wszystko to bardzo ładnie uda Wam się pozamykać i będziecie wreszcie spokojni, odetchniecie. Tak jak mówię, ten rycerz odjeżdża już do przeszłości, więc jeżeli mieliście do czynienia z jakimiś tutaj właśnie sprawami urzędowymi, typu rozliczanie czegoś, więc to już odchodzi do przeszłości. I te zmiany, które się wydarzyły, one musiały się wydarzyć. Albo to są jakieś sprawy karmiczne, albo po prostu no, los Wam rzucił, że tak powiem, tutaj na ścieżkę Waszego życia takie wydarzenia, a nie inne, żebyście może coś musieli się nauczyć, żebyście musieli odpracować jakieś doświadczenia i po prostu no, zaliczyć, że tak powiem. Zaliczyć lekcje z życia, tak? Wyrażaj swoją miłość. Śmiało wyrażaj swoją miłość. Taka jest karta od aniołków. Już zobaczymy w książeczce, co to dokładnie oznacza. Ta karta ma skłonić Cię do przejęcia inicjatywy w życiu uczuciowym. Oznacza to skontaktowanie się z kimś, kogo przyciągasz i umówienia się z tą osobą na randkę. Może to oznaczać również wysłanie ukochanej osobie kwiatów, miłosnych kartek bądź podarków. Jak zaczniesz wyrażać miłość, uczucie to zacznie z Ciebie emanować. W rzeczywistości staniesz się głównym beneficjentem korzyści płynących ze swoich starań. Będzie Cię bawiło to, jak zabiegi te wpływają na Twoje odczucia. Może to nieść za sobą większe korzyści niż same podejmowane przez Ciebie działania. Im więcej miłości dajesz, tym więcej jej otrzymujesz. No właśnie, kochani, a Wy tu jesteście bardzo zblokowani, zamknięci, tak? Że na takiej zasadzie nikomu nie dam, ale od nikogo też nie chcę, tak? Im więcej miłości dajesz, tym więcej jej otrzymujesz. Musisz oczywiście pamiętać, by być jednocześnie otwartym na miłość płynącą do Ciebie wprost do Boga, aniołów i innych ludzi. Więc moi kochani, ja wiem, że może niektóre z bliźniąt samotnych, ja nie mówię, że już wszyscy, bo oczywiście to nie jest dla wszystkich czytanie, to jest tylko dla wybranej grupy, z którą moje czytania rezonują. Ewentualnie sprawdźcie sobie jeszcze swoje znaki ascendentalne. W opisie filmu ja daję link, tam można bardzo fajnie obliczyć sobie swój drugi znak. Może tam znajdziecie jakieś wiadomości. I pamiętajcie, że to nie jest dla wszystkich, tak? Ale dla tych osób, które jednak rezonują i coś tutaj znalazły dla siebie, pamiętajcie, że nie możecie się tak zamknąć na cały świat, że coś było niefajnego w przeszłości, to nie znaczy, że drugi raz musi się powtórzyć. A wasze nastawienie, jeżeli będzie takie na nie, zamykacie się na świat, zamykacie się na sytuację, na znajomych, nie wychodzicie nigdzie, siedzicie w domu, no to wiadomo, że nikogo wtedy nie poznacie, tak? Musicie się troszeczkę otworzyć. Kurczowo bronicie siebie, bronicie swoich dóbr, ale otwórzcie się na przyjmowanie i dawanie. Niech ta energia po prostu wymiany płynie między wami i zobaczycie, wtedy zacznie się fajnie dziać. Dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za odsłuchanie tego filmu. Już niebawem pojawią się na kanale czytania na marzec. A tymczasem życzę Wam wspaniałego miesiąca lutego, dużo miłości, dużo radości, dużo spełnienia, dużo takiej romantyczności i żeby wszystkie Wasze sprawy poukładały się po Waszej myśli. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.